Wiktor Zborowski. Ja co prawda nie miałem okazji poznać pierwowzoru Matrogi Sierszczyńskiego, ale ja musiałem troszeczkę poszukać sobie tych cech, które tenże Matroga ma. To jest człowiek troszeczkę ode mnie inny. To jest facet rzeczywiście z ogromną jakąś tajemnicą w środku, niosący jakiś garb ze sobą, bardzo połamany, ale jednocześnie w tym całym swoim takim zamknięciu, jak w skorupie ślimaka, jest w stanie nagle wyrwać się, jak to ten ślimak, zostawić tę skorupę gdzieś za sobą, dostać jakiś nóg, nie wiem, mrówki, z błyskawiczną prędkością poruszyć się i skoczyć do basenu, nie sprawdzając, czy jest tam woda. To nie jest dokładnie człowiek, z którym się ja mogę identyfikować, że zostałem trafiony, że o właśnie, to jestem ja. Ja musiałem tego bardzo, bardzo intensywnie i boleśnie w sobie szukać. I tutaj też ogromna zasługa Agnieszki, że to na długich rozmowach żeśmy szukali tej jego takiej tkliwości i takiego zawstydzenia i pokrytego jakąś taką właśnie naroślami jakiejś z przeszłości, jakiejś zaszłości, żeby to znaleźć. To nie jest film jednorodny. Musimy pamiętać, że tam się miesza kilka gatunków. I to jest właśnie myślę, ta czarna komedia i dramat i jakiś, no może science fiction to przesada, ale jakieś fantasy tam się gdzieś zagrada, troszkę thriller, troszkę horror. To wszystko musi być niesłychanie wyważone. Tego filmu nie można brać jeden do jeden. Jak to Agnieszka to nazywa, traktować jako instrukcji obsługi. To jest jakaś fantazja o zemście, o czymś takim niedotykalnym, że to się dzieje w takich surowych realiach, że to jest dziś wszystko, ale to nagle to właśnie jest jakaś baśń o mścicielce, o czymś. Ja się przyznam, że jak już za trzecim czy czwartym razem oglądałem Pogodę, to ja już zaczynałem sam się zastanawiać, czy to ona zabija, czy jej się to wydaje, czy to jest... Miałem takie miałem jakieś aberracyjne pomysły, no, ale coś w tym jest. Pomysł to jest film, który jest wielowarstwowy pod każdym względem. Najmniejszy epizodzik nawet, czy tego listonosza nawet, czy to tylko genialny epizod po prostu. Że to jest wszystko dopracowane, zapięte i jednocześnie całkowicie otworzone jako forma. I dlatego myślę, Agnieszka dostała tę niezwykle ważną nagrodę w Berlinie. Właśnie za nie tylko poszukiwanie, ale wskazanie nawet jakiejś nowej drogi, jakiegoś nowego otwarcia, jeśli chodzi o myślenie o takim obrazku, jakim jest film.